Witam wszystkich, nazywam się Punio 7, a to jest dalszy ciąg Doliny Jestem w Lodowego porządku. Wichru. No cóż, przemierzamy dalej pola rzezi. I również czujecie tą jadkę wiszącą w powietrzu. Niech was piekło pochłonie! Zniszczyliście to, co tak długo tworzyłem! Twoja nadmierna pewność siebie doprowadzi do ciebie śmierć, głupia istoto! Dla ciebie to koniec drogi do ataku. Ale dzisiaj boli mi gardło. No cóż, dobra. Zacznijmy walkę standardowo od rzuceniu paru obszarówek. Może ty nie rzucaj tego swojego, tylko rzuć kolejną obszarówkę. Ty śpiewaj. Ty możesz sobie rzucić polską moc. Ruszają na nas. Przywołałeś sobie boską moc, to teraz bij się. I bezi, czar rzucony. Dobra, to wam trochę unieprzyjemni sprawę. Co trzeba zrobić? Co my tam jeszcze możemy zrobić? Strażnik, czerwony mag, sabalik. Oni zaraz padną, jak się rzuci jeszcze. Ta. Burza ognia, więc my... A, meteoryty. Czemu by nie? Wow, co to jest? Większy fair. Tak. Ty rzucaj swoje bzdury, rzucaj swoje bzdury. Co, rzuć im tam fireballa. Czemu by nie? Nie ma tu jak zapach fireballa o poranku. Dobra. Magiczny krąg ochrony przed złem. Ten sabalik jeszcze żyje. To wiecie co, chyba łoczyk się do niego przejdzie. No coś brzydkiego ten łoczyk nas trzymał. Ty rzucaj w sabalika. Sabalik tan, śmierć. Ładnie. Jakie było śmiertelne uderzenie? Tracono punkty życia. Nie ma co tu tam chodzi. Sabalik tan. Śmierć. Neo Kapłan go zabił? Dziwne. Team kill. Haha. A, on rzucił jakąś tam burzę ostrze czy coś i tego dobiło. Niegrzecznie, proszę pana, niegrzecznie zabierać nam killa. To o czym świadczy? Burzę ostrze, dobra. Po kapłanie. Większy PR też za chwilę padnie. Dobra. Easy. Jak zwykle easy. Teraz czas obłupić zwłoki, tak jak to zwykle robimy. A ten sabalik tam chyba coś miał. Miecz półtora ręczny, szkoda, że już nie używamy ich. Jakaś mikstura, unieruchomienie potwora, nie. Dobra, zobaczmy co my tutaj wydropiliśmy. Zimny ogień plus 3. Całkiem niezły miecz. Tylko szkoda, że już nie używamy, ponieważ mamy nasz święty czciciel. Płaszcz ochronny plus 2. Płaszcz mistyry. Nie wiem komuś innemu tutaj. Mikstura korowej skóry. A, to jest całkiem przydatne. Nie wiem, damy to może tobie. Esencja duchowa. Płaszcz farmera, premia ochrona plus 3, premia ochrona plus 2. Ne, ty jaki masz płaszcz? Ty nie masz żadnego, to sobie nałożysz. Tak ci to nic nie daje. Pierścień niewidzialności. A, jakąś laskę mamy niezidentyfikowaną. Radość Delanora. Moc zaklęcia, możesz rzucać zaklęcie ochrona przed pociskami. Ekstra. Ne. Słucham. Jakoś zbroję wyrzuciłeś z siebie.
Zwykła, półpłytowa. Nie opłaca się nawet schylać. Tutaj mamy natomiast parę jakichś ciekawych rzeczy. Jakiś sztylet. Brak miejsca na dodatkowy ekwipunek. Ty nie możesz tego rzucać, szkoda. Kieł ksywamina. Prawdopodobieństwo 5% na rzut zaklęcia, zamiana ciała w kamień przy trafieniu w cel. Prawie do statystyk, plus 2 punkty inteligencji. To jest sztylet plus 3. Aby ten nasz haksełko. Chyba weźmiemy to. Może używać tylko zły. Ta. Całun banko. Magiczna moc. Możesz rzucać dotyk gula. Moc zaklęcia. Odporność zaklęcia. Eksplodująca czaszka. Rasglif. Strażnic. Czy ekstra. Ujawnienie niewidzialnego. Blech. Przy okazji mały porządek z tymi gruchotami. To się nam chyba nie przyda. Tak. Nawet paladyn potwierdza, że to nam się już nie przyda. Dobra, łotrzyk. Czy są tu jakieś pułapki? Czego? Zgoda. Chyba nie. Natomiast są jakieś zwłoki. Jakiś młot do rzucania. No i sakiewka na klejnoty zawsze się przyda. Ten młot do rzucania, cóż to jest? Miotany młot gromu plus 2. O, powraca do ręki rzucającego. To może się przydać. Młot męstwa. Skrzydlaty koszmar. Ne, wyrzucę to już. Nie przyda nam się. Dobra. Gotów. No i jeszcze trochę może podleczymy się. I możemy ruszać dalej. Jestem. Ale wystarczy. Gdzie my to mieliśmy iść dalej? No właśnie. Wow, co to jest? Półsmok. Aha, kolejna rundka. Dobra, cofnijcie się trochę. Półsmoki pewnie są odporne na ogień. Więc spróbuję ich zaskoczyć kwasem. Jakieś rozkazy? A to są półgoblin gwardzista. Wow. Słucham. Myślę, że mogę wykonać twą. Ty przemień się na rzucanie, a ty. Rzuć jakąś recytację. Śpiewasz, okej. Okej. Jak tam obrażenia kwasu? O, całkiem niezłe mają odporności. Więc niekoniecznie o to nam chodziło. A może pioruny też. Może pioruny dadzą im radę? Podejdź tu! Wow, pioruny działają na zatą całkiem nieźle. To wszystko, na co cię stać? Ty bij się tam kogoś. Cokolwiek. Tyle dobrze. Sniki, sniki, bastard. A nie, nie bij mnie. Uciekaj, łotrzyku, uciekaj. Już mnie nie bijesz, to ja cię walnę plecy. Sniki, sniki, bastard. 44 obrażenia. Życzenia? Małe, ale wkurzające. Tak można dwoma słowami opisać naszego łotrzyka. Czego? Dobra, ktoś jeszcze chce? Nie widzę, nie słyszę, dziękuję. W porządku. O, jakiś korbacz. Ciekawe. Korbacz Vernona plus 3. Dodatkowo 1 k6 obrażeń od ognia.
prawdopodobieństwo. Broń bojowa, korbacz. Czyli niestety nie potrafimy się tym posługiwać. To pewnie znowu dla złych, tak. Gro, przestań dawać mi złe przedmioty. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, jesteśmy tutaj, pola rzezi, no to idziemy do odciętej dłoni, nareszcie! Dobra, ja się uciszę. Żałuję tych prastarych monumentów kultury, które znikły z powierzchni ziemi tuż przed ich przybyciem. Jedno spojrzenie w oczy starszych ludzi, gdy z uniesieniem graniczącym z czcią opowiadają o starożytnych miastach, królestwach, królach i generałach. O wpływie, jaki te rzeczy wywarły na współczesny świat. Sam ten widok wystarczy, by obudzić w sercu tęsknotę za czymś, co przeminęło na wieki. Dla mnie takim miejscem była odcięta dłoń. Izelor przechadzał się jej cichymi korytarzami, a wuj Oswald przelatywał nad jej rozpadającymi się wieżami. Nawet nieokrzesany Jermzy przekradał się przez ponure pola rzezi. Oni również musieli tęsknić za odciętą dłonią w czasach jej świetności, w czasach wielkich filozofów, szlachetnych książąt spacerujących po wspaniałych komnatach, cudownych kobiet tańczących w rozświetlonych salach. Ale ich tęsknota mogła choć w części zostać nasycona przez wyobraźnię. Gdzie upadła jedna kolumna, umysł stawiał dwie następne. Serce łatało skruszone mury, przywracało dawny blask zdobieniom, ożywiało malowidła. Izelor powtarzał zawsze, że byłam zbyt młoda, by odwiedzić ruiny, że niebezpieczeństwo nie zostało jeszcze zażegnane. Gdy miałam 25 lat, moja ciekawość zwyciężyła. Korzystając z odnowionych górskich szlaków, wstąpiłam na spowite nocną mgłą pola rzezi. Zbliżał się świt. A ja siedziałam na kamieniu, czekając, aż sylwetka odciętej dłoni wyłoni się z ciemności. Słońce wzeszło, mgła rozwiała się, a me serce zadrżało. Izelor mówił prawdę. Stać, podać swoje imię i cel przybycia Jestem delegentem ze wschodu. Przybyłem prosić o lordowskie mości Zaira i Madae o audiencję. Doprawdy? Nie mam żadnych rozkazów dotyczących delegata ze wschodu, przybywającego na audiencję u ich wysokości Zaira i Madae. Xavier Torsent, nasz minister spraw zagranicznych, także nie wspomniał o waszym przybyciu, abym mógł was skierować do niego w sprawie przepustki dla delegatów. Nie. Najwyraźniej jesteście intruzami, a jako intruzi zginiecie na miejscu straż do ataku. Ta. Tu jest, to wszystko? Dwie chimery, to wszystko, na co was stać. W czym mogę pomóc? Tak. Wow! Zadmuchają ogniem. Niedobre chimery. Moje wyczulone zmysły są do twojej. Dobra, przybywajcie posiłki. Uwielbiam ten przedmiot. Jak on gra. A te chimery są całkiem niezłe. Muszę przyznać. Co trzeba zrobić? Poważne rany. To przywalimy je jeszcze trochę z magicznych pocisków. A, ty zdecydowanie potrzebujesz leczenia. Ale nie otrzymasz go. Przecież jeszcze trzeba czekać. Albo nie, dobra, otrzymasz leczenie. Żartowałem. Mamy uzdrowienie? Musimy mieć. Okej, mamy. Poważne rany. Ale będziesz na skraju śmierci, a zaraz giniesz. Biedna chimera się przestraszyła. Biedna chimera, no już zaraz przyjdziemy ci pocieszyć. No, da dobrze. Że mały cios w plecy by cię pocieszył. Cyk, cyk. Nice.
O nie, nie bij, nie bij łotrzyka. Wiem, nie bij łotrzyka, dlaczego nigdy się mnie nie słuchacie? No dobra, zobaczmy. Nic tu ciekawego nie mamy. O nie, bełty, bełty zawsze są ciekawe. Nasza drużyna korzysta z głównie z bełtów. O, tu jest coś. Są to jakieś pułapki? Chyba nie. Słucham. No to weźmy patyk jakiś. A to jakiś włócznia. Nabijacz. 1K8 plus 2. Zranienie i wampircze. Bleh. Nie warte. Dobra, wejdźmy do odciętej dłoni. Może tym razem paladyn będzie gadał. Chyba trochę lepiej mu to wychodzi. Wrogowie w pobliżu. No dobrze, słuchajcie, kapitan Pudu poinformował mnie, że do dłoni wruszyła grupa poszukiwaczy przygód. Pod żadnym pozorem nie wolno im się przedostać do środka. Kiedy odprawa dobiegnie końca, macie udać się do swoich jednostek i pozostać w zapewnionej gotowości. Straże przy wejściach mają zostać wzmocnione, podobnie jak ochrona korytarzy. Jeżeli chodzi o wygląd naszych śmiałków, to oto czego można się spodziewać. Na wszelkie moce to oni! Zabić! Zabić! Dobra. Jeżeli się spodziewaliście czegoś innego w odciętej dłoni, to źle się spodziewaliście. Potrzebujesz mnie? Może mam ognista kula tutaj. Raz, szybko. Ups. Ups. Misklik. Dobra, mam jakiegoś czarodzieja. Chyba. Myślę, że proste. Ty śpiewasz dobrze. Może ty im rzuć małą obszarówkę. Czekam na rozkazy. O, może gdzieś tak tutaj. Cyk. Ładnie. Tylko paladyn oberwał. Prawie sukces. Tak. Gotów, naprzód. Nie padła. Niedobrze. Tyle robot. Słyszę. A tak mało czasu. Zaraz oczyszczę to miejsce. Dobra, ty padłeś. No. Dobrze, jestem. Zrozumiałem. Tego. Dobra, dobra. I teraz do tego. Może łotrzyk. Spróbuję parę ciosków dla ciebie zadać. Hello, hello! Dobry dzień, to twój łotrzyk, hello, hello! Aha, kill steal. A nie. Jednak paladyn otrzymał. Dobra, jakiś płaszcz, jakaś kasa. Weźmiemy wszystko. To jakieś pewnie znowu gumiane klawisze ochrony. O, jakaś kulczuga, list i pierścień. To jest wiadomość opisana ręcznie płynnym, swobodnym pismem. Treść jest następująca. Zigmo, ty bezwartościowy robaku, dokładnie przeczytaj ten list. Zagadnęła do mnie jaśnie pani i powiedziała o grupie śmiałków zdążających do dłoni. Nie mogą wejść pod żadnym pozorem, zrozumiano? Nikt nie może wejść pod żadnym pozorem. Ponadto masz zwołać zebranie wszystkich poruczników. Upewnij się, że otrzymają rysopis tych śmiałków i postaw całą fortecę w stan gotowości. A skoro przy tym jesteśmy, zawołaj wszystkie dodatkowe straże z rezerwą włącznie. 50 żołnierzy powinno poradzić sobie z żałosną grupką poszukiwaczy przygód. Ha, 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 pamiętajcie, chodzi tutaj o twój tyłek, nie mój. Jeżeli nawalisz, tym razem osobiście dostarczę twą głowę jaśnie pani na talerzu. Czy to jasne? Budu, kapitan straży. Ojejku, jak tu radośnie się trolują w tej fortecy. Zobaczmy. Pierścień wszystkich bogów. Mądrość plus 5. I take it. Swoboda ruchów, regeneracja. Wezmę regenerację komuś tam innemu. Ty może nie masz regeneracji, swoboda ruchów, ochrony plus 3. To zmniejszy jego pancerz. No to wywalę tu regenerację. Kolczuga plus 2. Co ty masz? Plus 8, plus 1, plus 7, blech. Właśnie, w odciętej dłoni znajdziemy mnóstwo magicznych przedmiotów. Większość z nich to będzie bezużyteczne jakieś nic.
Tak, ostrzegam. Plus 4 pancerza przeciw pociskom, plus 2 do rzutów obronnych, odporność i refleks. To chyba bardziej przydatne niż to. Słucham. Tak to z czasem. Dobra, mało nam czasu zostało. Więc tutaj zakończę ten odcinek. W następnym odcinku zwiedzamy resztę odciętej dłoni. W następnych wielu odcinkach, bo wierzcie mi, odcięta dłoń jest spora. Tą cała akcja 6 rozdziału toczy się w odciętej dłoni. Jest tu również sporo ciekawych rzeczy do zrobienia. Dlatego zapraszam serdecznie do oglądania następnych odcinków i na razie.